Cześć Tomek z tej strony, od Kelnera do Millionerappel. Witam Was serdecznie z przepięknej nowali na Chorwacji. Stoję sobie właśnie o szóstej rano na dachu, na budynku i obserwuję wschód słońca. Ale w tych pięknych okolicznościach chciałbym Wam troszeczkę po pierwsze ponarzekać na duże podatki, ale opowiedzieć, czy warto się w życiu starać. Czy jeżeli są duże podatki, niesprawiedliwy system podatkowy? Czy jeżeli na przykład na etacie jest nie fair sytuacja, tak? nie fair środowisko pracy, w którym żyjemy, w którym pracujemy, czy wtedy warto się starać, czy może jednak warto odpuścić i bez sensu w ogóle starać się więcej zarabiać. Za miesiąc lipiec w tym roku zapłaciłem około 37 tysięcy złotych podatków, w tym podatek dochodowy i około 4 tysięcy jest to ogromna kwota i płacę o wiele większe podatki niż kiedykolwiek chciałem w ogóle zarabiać i jest to oczywiście pozytywne, jednak gdy chciałem iść do lekarza, zapisać się do lekarza, powiedziano mi, że no przykro mi, nie ma miejsc. I strasznie mnie to zabolało i jakby nie jestem przeciwnikiem płacenia jakichś tam podatków nawet niemałych, jeżeli za to otrzymujemy dość duże benefity gdzieś tam powiedzmy tak w socjalu. Że możemy iść do tego lekarza na przykład. Tak? Bo, jakby gdy płacę 4000 zł ZUS-u, oczekuję, że jednak do lekarza pójdę. tak? Byłem kolejny raz zaskoczony, podobnie jak w czasie COVID-u, gdy miałem COVID-a i też mnie do lekarza nie przyjęto. Musiałem iść oczywiście prywatnie. I wiem, już uprzedzę komentarze, stać mnie, chodzę prywatnie do lekarza i cieszę się, że mogę to robić. Chodzi o to, że po pierwsze, ponarzekam sobie na polski rząd i na sytuację w służbie zdrowia, na podatki ale wciąż dużo zarabiam, dużo mi zostaje, inwestuję i będę bezpieczny na emeryturę, na lekarza prywatnego mnie stać. Ale chodzi w tym filmie o to, żeby zadać sobie pytanie, czy warto się starać. No bo płacąc tak duże podatki, często mamy takie myśli, że no po co ja się staram, tak? Płacę tak duże pieniądze na jakiś system, na nierobów dosłownie, którzy gdzieś tam żerują na tym systemie, bo... Płacąc 37 tysięcy złotych podatku, dostałem 500 plus na dziecko, czyli jestem 36,5 tysiąca plecy. I muszę przyznać, że jest to bardzo demotywujące, ale to zreflektowało mnie do przypomnienia sobie historii, gdy byłem jeszcze w pracy na etacie. Mianowicie pamiętam, gdy byłem kelnerem, ja lubię tam historię bardzo opowiadać, ponieważ jest bardzo zmieniająca przekonania. Gdy byłem kelnerem, miałem kolegę o imieniu Mariusz, który bardzo narzekał na menadżerów, ponieważ. Jemu proponowano pozycję menadżera, ponieważ był doświadczonym kelnerem, ale stwierdził, że nie warto się starać. I to mi właśnie przypomina sytuację z podatkami, że też nie warto się starać, ponieważ tak duże podatki są. Ale jak to jest? Przecież kolega stwierdził, że nie warto się starać, że nie warto być menadżerem w restauracji, ponieważ jest o wiele, ale to o wiele więcej obowiązków, obciążeń psychicznych, zawodowych, a tak naprawdę nie otrzymujemy wiele więcej od w tym wypadku pracy na etacie. Tak, wypłata jest niewiele większa, a trzeba o wiele więcej się starać. I teraz pytanie, czy podejmujemy się tej odpowiedzialności? Ja pamiętam, byłem ostatnią osobą w restauracji, której zaproponowano posadę menadżera, ponieważ wszyscy stwierdzili, kelnerzy, że nie warto się starać, że to nie ma sensu. Ja jako ostatni się zgodziłem, ponieważ wiedziałem, że. Nie zarobię więcej wiele, ale że się dużo nauczę. Że to mnie doprowadzi do kolejnych kroków, które z czasem pozwolą mi więcej zarabiać. I stwierdziłem, ok, przemęczę to i nie będę takim narzekaczem jak większość osób i spróbuję wsiąść odpowiedzialność, nauczyć się czegoś i że to mnie doprowadzi do czegoś więcej. Byłem menadżerem, zarobki były trochę większe, ale to, czego się nauczyłem jako menadżer restauracji pozwoliło mi potem prowadzić własną firmę z pełnym przekonaniem. I te osoby, które nie chciały być menadżerami, które odrzuciły tę odpowiedzialność, nie wykorzystały szansy na naukę, na edukację i trochę lepsze zarobki, do dzisiaj pracują jako kelnerzy. I chcę w tym filmie Wam pokazać, że większe podatki czasem warto płacić. Czasem warto zostać menadżerem czy wziąć trudniejszą pracę nie dla zarobku, ale trzeba wcześniej pokazać, że nam się chce. I tu nie chodzi o szefa. Owszem, też czasem jak pokażemy szefowi, że Staramy się, że pracujemy ciężko za niewiele większą stawkę, to z czasem otrzymamy tą podwyżkę. Ale nie tylko od czecha, otrzymamy też ją od życia. Jeżeli pokażemy sobie, że staramy się, że pracujemy ciężko i nic z tego nie mamy, to z czasem pojawią się nowe opcje zawodowe, czy to na etacie, ale we własnej firmie też. To nam pozwoli otworzyć własną firmę, jeżeli będziemy się nawet przez te lata starać za niewiele większą stawkę w pracy na etacie. Także wracając do podatków, ja się cieszę, że te podatki płacę. Jestem oczywiście troszkę zły, że ten system nie działa tak, jak powinien, że nie otrzymuję za te pieniądze, które płacę, tych benefitów choćby w służbie zdrowia, które powinienem otrzymywać za te pieniądze, bo gdybym takie pieniądze płacił prywatnie, to miałbym naprawdę najlepszą służbę zdrowia na świecie, ale mimo wszystko płacę te podatki. I niektórzy się ze mnie śmieją, że powinienem płacić podatki za granicą, zmienić formę działalności. Nie. Ja się cieszę, że te podatki płacę, zostawiam tak jak jest, ponieważ zarabiam i tak dużo inwestuję w inne aktywa, które dadzą mi spokojną emeryturę, pieniądze na lekarzy i tak i podejmuję się tej odpowiedzialności i nie narzekam, że jest mi ciężko, że muszę płacić podatki, że brałem odpowiedzialność w pracy jako menadżer i nie zarabiałem tak dużo od początku. Nie bójcie się starać, pamiętajcie się, że staranie się Dawanie wartości, praca, płacenie podatków, jest to coś, co trzeba robić, żeby mieć więcej odżycia. Niestety, my jako przedsiębiorcy musimy dawać kilkukrotnie więcej, żeby zarabiać kilkukrotnie więcej. To jest nasz wybór, tak? Można zostać na wygodnym etacie, nawet nie najgorzej płatnym, i mieć odżycia OK, ale można się o wiele więcej starać, płacić o wiele więcej podatków i wtedy mamy właśnie to. Czyli jest wrzesień, ja sobie obserwuję piękny wschód słońca, Chorwacji. Jest po prostu przepięknie. Stoję sobie na dachu i tam jest morze w oddali. Za chwilkę pójdę się kąpać na plażę. I to jest właśnie to, dlaczego warto było zostać tym menadżerem, dlaczego warto było mieć więcej obowiązków, dlaczego warto płacić więcej podatków. I do tego Was zachęcam do pracowania ciężko. I już nieważne, jakie te podatki są, ile jest odpowiedzialności, z czasem to wszystko się opłaca. Nawet jeżeli system jest nie do końca idealny, nieważne czy żyjemy w Polsce. Hiszpanii, w Chorwacji, jeżeli jesteście osobami przedsiębiorczymi, to płacie podatki, ale cieszcie się życiem, bo i tak wciąż warto się starać. Pamiętajcie o tym, warto się starać. Nie narzekać, starać się brać lepsze posady. Będzie ciężko, ale z czasem naprawdę warto. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do darmowych materiałów. Linki są oczywiście w komentarzu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!